Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Far Cry 3. No i kontynuujemy naszą przygodę. Dzisiaj będziemy musieli zająć się zadankami pobocznymi typu polowanka i właśnie zadanka poboczne, a wy bawcie się dalej w wyginięcie. Powiem wam jeszcze organizacyjnie, że ostatnio doszedłem do wniosku, że... chyba będziemy musieli przejść jednak niedługo już na tak zwaną broń modyfikowaną. Czekajcie, jak to się nazywa? Usto. Tak, na broń modyfikowaną będziemy musieli przejść. Ja to sobie tutaj między odcinkami rozplanuję jakoś. Co i jak. Nieśmiertelny niedźwiedź ze strzelby. No dobra. To myślę, że jeśli chodzi o strzelbę, to będziemy mogli sobie wyrzucić łuk. No i właśnie, jak już mówiłem, przejdziemy na broń modyfikowaną. Dużo lepsze efekty będą zużywania jej. Ale to wszystko jeszcze jest do ogarnięcia. Dobra. Tylko że jedna z broni modyfikowanych kosztuje po 3000, także no grubo, grubo. Mi się wydaje, że powinienem mieć już dostać jakąś, chociaż myślę, no, że one się odblokowują, nie wiem. Dobra, najwyżej kupimy. No dobra. Wow, ile ammo. Luz. Idziemy teraz zapolować sobie na nieśmiertelnego niedźwiedzia w pustyni i w puszczy. Tym razem w puszczy. Poprzednia część była w pustyni. Jak tam? 4-2, dobra. Oh shit. Słyszę go. Słyszycie go? Na stówego słyszycie. Nieśmierny niedźwiedź. Wypierdzielaj! What the fuck? Nie. Jeszcze mnie niedźwiedź to nie pokryje w życiu. Nieśmiertelny niedźwiedź właśnie został zabity. Byśmy tak zwane pogromcy mitów dzisiaj? No. Skóra nieśmiertelnego niedźwiedzia. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Dobra. Czekajcie, może będzie tutaj jeszcze nasz łuk leżał, to sobie od razu odrzucimy tutaj tą strzelbę. Cholera, nie widzę, no. Skrzynkę to olejemy. Jak na razie. Dobra, czekajcie. Ale z tego, co widzę, mogę wykonać plecak na łup. Powiększony plecak, skóra nieśmiertelnego niedźwiedzia. 96, słuchajcie. Wszystkie plecaki mamy wykonane. Zajebiście, zajebiście. Jestem bardzo zadowolony. Chodźmy może sobie teraz... Tak, stacja Karl Gas. Bo tutaj w obszarach jeszcze widziałem przed zaczęciem odcinka przedmioty kultu.
specjalne, łuk, użyj tutaj, dobra? Okej, mamy łuk? Mamy łuk, pięknie. No i co, czekajcie, w którą stronę możemy się udać, żeby zdobyć przedmiot kultu? On jest tutaj, dobra. To jest niecałe 90-180 metrów już przed nami, także to jest kawałeczek, rzut beretem, jak to mówią. Ale pod ziemią. Trzeba będzie znaleźć jakieś wejście tajemne. Cholernie tajemne ono jest. Pierdziele. What the fuck? Dobra, jak się stąd teraz wydostać? Tutaj jest, dobra. Bynajmniej nie byłoby teraz słychać, widzieliście, nie? Ulala. Shit. Bałem się, że gdzieś już spadnę. Jakieś kurde nieznane, nieznane miejsce. Dobra, Jason. Musimy skakać. Nie, raczej tutaj nie damy rady wejść. Dobra, jakoś trzeba się stąd wydostać. Okej. No i jesteśmy. Zobaczmy, co dalej, bo widziałem dwa tutaj przedmioty kultu. Kolejny jest tutaj, 400. No dobra, przejdźmy się. Poszukiwacz przygód dzisiaj. No dobra, on jest tam. Wysoko, wysoko. Czy będzie wspinaczka? Dobra, lecimy, 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 nie zatrzymujemy się. Która jest godzina? Luz. Tak muszę patrzeć sobie trochę po godzinie, bo za niedługo muszę iść pisać maturę próbną. Tak bardzo wyjebane. Co tu się dzieje? Pierdziele. Dobra. A, żebym się w coś wpakował znowu. Nie, 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 tędy nie dam rady wejść chyba. A obejść tę górkę? Może jakoś cudem. Też nie. Cheat. Dobra, wiecie co? Zobaczmy w ten sposób. Odznaczmy to sobie na razie. Zajmijmy się zadaniami. Kiedyś sobie po prostu poszukamy tak na luzie tego. Tych wszystkich przedmiotów kultu, nie? Chodźmy sobie na jakieś polowanko dzisiaj. Zapolujmy na coś bardzo dużego. Jeśli zobaczymy, lamparty zabiły żonę mieszkańca wioski, upoluje z łuku, który otrzymasz na miejscu ataku. Lamparty. Kurna, lampart. No, nie przeskoczę przez bramę. No dobra, tutaj przeskoczę. Dzik. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Okej. O, tak. Dobra, pozostały cztery zwierzęta. Cztery lamparty muszę ubić. O, w dupę. Z łuku.
słyszę gnoja. Jak on tutaj wypitoli z tych krzaków. Będzie przesrane. Dobra, 3. Wypatroszmy to zwierzę. Skóra pantery. Lampart pantera. Jeden ciul, nie. To samo, i tak na czterech łapach, i tak. I tak trochę większy kot. Jasne. Nie wiem, może ja się nie znam trochę, ale coś mi tutaj tak. Nie tego. Nie, nie na dół, nie na dół, nie na dół, nie na dół, Jason. Nie, 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 nie. Dobra, zarżnijmy tego kotka. Pięknie, dwa zwierzaczki zostały. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra. Kolejny jest tutaj. Obkrążają mnie. Dobra. Zabity. Teraz tamten. Pięknie. Skóra pantery. O, czekajcie. Tutaj mamy jakiś przedmiot kultu w pobliżu. A ja oczywiście, jak jest bardzo w pobliżu, to oczywiście, że sobie go wykonam. Znajdę, no nie? Ile znowu się nie pieprzę gdzieś? No i taki ciul. No i taki ciul z mojej wycieczki dzisiaj. Dobra, tutaj. A jak mam teraz stąd wyleźć? Dobra, 19, 20 już prawie mamy. 19. Dobra, dajemy tędy. Dasz radę, Jason, prawda? Nie utopisz mi się dzisiaj. Okej. Jeszcze ani razu się tutaj w Far Cry'u nigdy nie utopiłem. Ale jak to mówi Jason i Dennis? Musi przyjść czas na wszystko. Pobawię się z wami w wasze wyginięcie. Proszę zachować spokój i milczenie, albowiem wszystko, co pani powie, może zostać wykorzystane przeciwko pani. Dobra, lećmy dalej. Co my mamy? Tutaj mamy jakieś. Don't broken neck. Tutaj mamy jakieś sobie zadanko do wykonania. Przyda się. Uzupełnimy amunicję. Chodziło mi, zobaczcie, o to. Broń modyfikowana tutaj. Między innymi to 4200. Musiałbym powiększyć sobie pistolet. Znaczy ten. Wiecie, o co chodzi. Powiększyć sobie no, portfel. Porównaj. A, no dobra. To porównajmy sobie z tą LKM-ką, jaką mamy w użyciu. Tak to nie działa, co? No dobra, tak to wygląda.
statystyki, natomiast ta LKM-ka ma takie. Kurde, dobra, tamto będzie bardziej mi się opłacało. Stamtąd będzie taki rozpierdul. Jeszcze większy niż z tą LKM-ką, ale dobra. No to na to wszystko przyjdzie pora. Weźmy sobie to zadanko. LKM 3 niedźwiedzie. A kurde. W końcu coś hardkorowego. Tęskniłem za LKM-kami. Słuchajcie, pójdźmy sobie inaczej. To jest po tamtej stronie. Okej. Okej. Serce nie sługa. Co to jest? To chyba o tej latarni miałem kiedyś wpis w dzienniku. Przedmiot kultu. Pokazał mi się przedmiot kultu. To on przede wszystkim. Obstawiam, że będzie on gdzieś na samej górze. Nie wiem czemu, ale mam takie dosyć dziwne, kurcze wrażenie. Daleko jeszcze? No widzicie, jakie to oczywiste jest. Wszystko. Kurde, nie chce mi się tutaj łazić po tych schodach teraz. Aj, dobra, nie będę skakał już. Wytrzymamy. Dobra, lecimy na pole zadania. Oni to mają zajęcie. Co to jest? Tutaj nie będzie żadnego tego? Wasa? Piratów? Nie ma. No dobra. Wiecie, wolę się upewnić już, bo w takich miejscówkach najczęściej mogą się kryć tacy delikwenci. Dobra, już prawie. LKM-ka nasza. Kurde, podobają mi się te czerwone takie bajery na nich. Czekajcie, bo ja mam rozkminę. Aha, skorpion. Czyli skorpionem mamy zaatakować. No dobra. A wiecie co? Ciul z tym. Weźmy sobie to. Bo myślę, że jeżeli będę... Okej, słuchajcie. Jeżeli wezmę sobie tę broń modyfikowaną, to nie wiadomo, jak to sobie poukładamy. Dobra. Nie! Fuck. Panie niedźwiadku! Pan to spitala ode mnie. Dobra. Pierwszy niedźwiedź padł. Oskrujmy go. Ale myślę, że to już po prostu nie będzie nam potrzebne. Tego skóry do niczego, ale mamy największy plecak w grze, także bez problemu już możemy się bawić.
Dwa niedźwiadki jeszcze. Tutaj jest jakaś jaskinia. Jest kolejny. Szybko, szybko, szybko. Pięknie. Pozostał jeden niedźwiedź do zabicia. No nie, troszkę tak trochę, Jason, disgusting. Zawalone. Ale mamy lotnie. Dwie lotnie, o! Dobra, widzę niedźwiedzia. Dobra, nie uciekaj. Pięknie, nie. Fuck. Dobra, żeby nas nie zabił. Okej. Jest PM, a tam było LKM. No dobra, skoro tak, to tak. Może się komuś coś pyknęło tutaj. No dobra. Teleportujmy się może w jakąś miejscówę. Na przykład dom Broken Neck. No i czekajcie. Nie. LKM. Za to. Kurde, nie. Co ja robię? Specjalne łuk. Użyj. Łuk będzie tutaj, natomiast LKM-ka nasza będzie tutaj. No dobra. Jak my stoimy z wykonywaniem przedmiotów? Co musimy zdobyć? Torby na uzbrojenie. Pantera, o. Niedźwiedzia. Tapira. 6 ładunków C4 i 6 min. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, tutaj tak. Uzupełnimy sobie zapasy. No dobra. W ten sposób. I wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze... portfele. Skóry rekina. Więc teraz powinniśmy zająć się skórami rekina. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tego już nie zrobili. Zbyt poważne to jest. Gdzie mamy rekiny jakieś? No dobra, rekiny są tutaj. Dawaj, dawaj ten! Gonimy go. Stop! Gnoje! Fuck! A to tak w ogóle tu rekiny pływają. Nie żeby coś. Dobra, czekajcie, tutaj gdzieś to powinno być. Dobra. Mamy tutaj jakiś nasz... jakąś łódkę. Dobrze. Przy takiej łódce powinno nam dobrze pójść.
polujemy na rekiny, tak? Gdzie one mogą być? Widzicie jakiegoś? Bo ja nie. Jak tam przy brzegu jest w ogóle z tymi... z rekinami? Myślę, że powinniśmy płynąć, ale... w drugim kierunku. To popłyniemy jak? Wzdłuż... tej linii brzegowej i nie napatoczymy się na ludzi Wasa. Okej, bo tam będzie druga wyspa już. A na razie tam nas nie ciągnie. Potrzebujemy dwóch rekinów. Dobra, bez działka na razie, wy sobie pływajcie z tym działkiem. Już, niech wam będzie. No, 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 no. Wiecie, co myślę? Weźmy sobie to. Skoro tak. Wtedy nie bym nie brał, bo oni po prostu mieli tamto działko. Ale skoro tutaj leży, stoi taka sobie deczka, to grzechem byłoby jej nie wykorzystać w żaden sposób. Może będzie nam łatwiej. A ja wypatruję nostalgię. Nostalgia leży na samym dnie. Co się tam dzieje? Dostanę. Meteor spadł. Kurde, no nie widzę żadnego rekina na razie. Niepocieszająco to jest dla mnie. W żaden sposób. Poczekajcie, jak my płyniemy? No dobra. W tamtych rejonach ostatnio chyba były rekiny. Więc dlaczego by nie spróbować jeszcze raz? Nie tutaj, Loris, nie. Holender. Nagle się wyodrybiło wszystko. Nagle. Jak potrzeba, to nie. Nie będzie nic. Nic a nic, kompletnie. Chociaż nie, to nie tutaj były ostatnio te rekiny. Chociaż może na upartego, jakby tutaj poszukać. Jest tutaj coś? Czekajcie, zróbmy tak. Wykonywanie przedmiotów, badanie terenu. Nie wiem, o co tu chodzi. Walka, polowanie. Hm.
Kurde, ale ja wątpię, żeby ty byś wyczuł, kurde. Jakokolwiek rekina. Będzie coś? Poza tymi rybkami. Tam co to jest? Tequila Sunrise, to nie. No ewidentnie są tutaj miejsca na dla rekinów, no. Pojedźmy tam, płyniemy. Może ja czegoś nie widziałem. Jeśli nie, to po prostu zakończymy odcinek. Ja poszukam po prostu tego. Jak mi się uda, to wtedy wam pokażę, bo to jest bez sensu po prostu tak stać na tej łódce i łowienie w Far Cry. Serio? Serio? Czekajcie, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy z tej łódki, a co tam? Raz kozi śmierć. Dobra, są, słuchajcie. Dobra, niech podpłynie tutaj do nas. On tutaj musi być. To jest płaszczka. Płaszczki nie szukamy na razie. Jest tutaj. Jest. Zabity, 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 zabity. Skóra rekina, okej. Okay. Out, 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 szybko, Jason, szybko, szybko, szybko. Dobra. Szukamy następnego. To nie jest możliwe, żeby ich tutaj nie było. Płaszczki, płaszczki i meduzy mnie w żadnym wypadku nie satysfakcjonują teraz. Tam jest chyba rekin jakiś. Ja pierdzielę, co ja robię? Nie dało się znaleźć miejsca, gdzie rekiny po prostu będą. O tak sobie na powierzchni pływały? Jest, 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 jest. Zabiłem, 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 zabiłem. O cholera. Jest na dnie. Nie dotrę do niego. Już nawet nie wiem, gdzie on jest. Ale się wpakowałem. Płyn, Jason, płyn, 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 płyn. Jest za mną rekin. Speedzik, Jason, speedzik, speedzik, speedzik.
Dobra, jest. Udało się. Czekajcie, podpłyńmy tam. Podpłyńmy do niego. C, szybko. Gdzie on jest? Tutaj. Szybko, wypadaj z łodzi, już! Go! Dawaj, Chase, dawaj! Masz skórę? Masz skórę, dobra. Teleportujemy się z powrotem. Jest, udało się. Udało się. Okej. Portfel. Jednoroga. 10 tysięcy możemy przechowywać. Okej. Mamy tak. Wszystko. Jeszcze tylko torby na rakiety. A tak to kołczane wszystkie. Tylko torby na rakiety zostały nam. Okej, w takim wypadku szybka sprzedaż. 800, no dobra, już, parlicho. Sprzedamy to. O, skór nie sprzedajemy. Dobra, bardzo fajnie. Same pierdoły tutaj idą na sprzedaż. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, pozdrawiam. A ja między odcineczkami spróbuję coś co nieco ogarnąć, jeśli chodzi o sprawę tych broni modyfikowanych. Także żeby ładne były fajerwerki na koniec dzisiejszego odcinka, to my sobie je zrobimy. Także trzymajcie się, na razie, pozdrawiam i hej, do usłyszenia.